Cześć i witam was w kolejnym odcinku z serii Jak i Gdzie. Tym razem wrzucam wam na wyświetlacze Warframe'a, które nazywa się Garuda. Żeby nie przedłużać, przechodzimy do umiejętności pasywnej. Im mniej Garuda ma życia, tym więcej zadaje obrażeń. Kiedy jest bliska śmierci, może zadać nawet do dodatkowych 100% obrażeń. Poza tym, kiedy nie wyposażymy się w żadną broń białą, będziemy mieli dostęp do jej szponów, zarówno do modyfikowania, jak i oczywiście do walczenia nimi. Przejdźmy teraz do omówienia umiejętności aktywnych. Pierwsza, zwierciadło grozy, sprawia, że doskakujemy do przeciwnika, wyrywając z niego życia. Tworzymy przy tym tarczę absorbującą obrażenia, które nadlatują do nas. U góry widzimy zebrane obrażenia. W tym momencie możemy też przytrzymać tę umiejętność, aby naładować pocisk, który wystrzelimy przed nami. Augment do tej umiejętności pieczęć strachu sprawia, że kiedy zabijemy przeciwnika tą umiejętnością, w momencie kiedy wyrywamy z niego życie, stajemy się na krótki czas nieśmiertelni. Druga umiejętność aktywna, ołtarz krwi, sprawia, że nabijemy przeciwnika na szpony, lecząc przy tym siebie oraz sprzymierzeńców w czasie w zasięgu stworzonego ołtarzu. Trzecia umiejętność aktywna, upust krwi, sprawia, że możemy poświęcić część swojego życia, aby uzyskać trochę energii. Kuźnia krwi to modyfikacja dla tej umiejętności, dzięki której w momencie, kiedy użyjemy skilla, przeładujemy też aktualnie wyposażoną broń. Przejdźmy teraz do Ultimate'a Garudy, czyli czwartej umiejętności. Nazywa się Poszukujące Szpony. Przytrzymując na początku tę umiejętność, zwiększamy obszar jej działania. Kiedy puścimy przycisk odpowiedzialny za tego skilla, wypuszczamy szpony, które poszukują wszystkich przeciwników w okolicy, zadając przy tym oczywiście obrażenia. Do tego szpony mają szansę nałożyć status krwawienia na przeciwników, których nie zabiją. Chciałbym tu zauważyć, że w najbliższym czasie, w najbliższych aktualizacjach ma się pojawić augment dla tej właśnie umiejętności. Nazywać się będzie Blending Talents. Niestety nie znamy na ten moment polskiego tłumaczenia tego augmentu. Dzięki niemu, kiedy po prostu naciśniemy w przycisk odpowiedzialny za ten skill, stworzymy efekt obszarowy wokół Garudy. Szpony Garudy otrzymują dodatkowo 100% szansy na licznik combo w momencie, kiedy uderzamy w przeciwników z nałożonym efektem krwawienia. Tak wyglądają umiejętności Garudy. Augmenty, które omawiałem oraz ten, który nadejdzie, dostępne są w syndykatach Stalowy Meridian oraz Czerwony Woal. Nie pozostaje mi nic innego, jak omówić, gdzie zdobyć Garudę. Główny schemat uzyskamy po ukończeniu zadania Vox Solaris. Także niech nie zwiedzie was informacja w kodeksie o samej wyrzutni Keydrive. Oszukałeś mnie. Tak. Resztę komponentów uzyskamy za wykonywanie zleceń na Orb Valis, które bierzemy od Eudico na Fortunie. Do wyboru mamy pierwsze z trzech zleceń, każda z nich ma szansę nagrodzić nas częścią dla Garudy. To by było tyle, jeśli chodzi o tego frame'a. Jak dla mnie jest to solidna, samowystarczalna maszyna do zabijania. A co wy uważacie o Garudzie? Dajcie proszę znać w komentarzach. Ja wam w tym momencie bardzo dziękuję za słuchanie i na razie.